Michał, muszę ci powiedzieć, że nie mam weny trochę dzisiaj chyba. Nie masz? Znaczy tak, jeszcze nie wiem, czy mam, ale jestem bardzo zmęczony i w ogóle przepracowany. I nie ukrywam, że chciałem zaproponować, żebyśmy o tym pogadali. Znaczy nie akurat o moim przepracowaniu tylko. Zaraz będziemy gadać o zbiórczyku. Kozetka i ty leżysz. Michale, nie no. Ty upubliczniamy to masakrę. To byłoby straszne. Ekshibicjonizm. Taki. Ekshibicjonizm do kwadratu. Nie, to nie o to by chodziło. Ale może element świadectwa mimo wszystko by się w tym znalazł, albo bardziej takie dzielenie się po prostu tym, co przeżywamy. Czyli czwarta niedziela Adwentu. Tak. Temat pracoholizmu. Dokładnie. Obciążeń, przeciążeń, pracy. A może dojdziemy do tego, że święta się zbliżają. I kto wie, czy tutaj nie ma pewnego związku w takim sensie, że coś, jakieś rozwiązanie byśmy pokazali w tym wszystkim, nie? Teraz już była ta czołówka? Poszło, dobrze. Poszło. Ale wracając do tej weny, to faktycznie, wiesz, no tak po prostu mi się ileś rzeczy zbiegło w pracy. Oczywiście się zgłosiłem tam na jakieś projekty. Mega mi się podobają. Coś tam tworzymy, montujemy filmy. Nie mogę powiedzieć za bardzo jeszcze jakie. Ale naprawdę myślę, że coś fajnego z tego wyjdzie. I jak już to czuję, nie, że też tym dzieciakom się to będzie podobało. Nie? I w ogóle myślę takie wow, nie, że to... Ale mega dużo pracy kosztuje. Ale to mega dużo pracy kosztuje i to czasami takie, wiesz, żmudne i przesuwasz tu, tam dźwięk trochę, a jednak to coś nie zagrało, coś się posypało z powrotem, nie? I dziubiesz i siedziesz przy tym kompem na przykład, nie? A za chwilę trzeba zrobić jeszcze to, a tu lekcje przygotować, nie? A to tamto, a tu święta, nie? I nie chcę narzekać, bo podejrzewam, że wielu z nas przeżywa właśnie to, a jeszcze ci, którzy mają na przykład, nie wiem, trójkę dzieci i do tego małych, no to już w ogóle, nie? Ja sobie nie do końca jestem w stanie to wyobrazić, ale mam takie wrażenie, że to jest jakiś truizm, nie? Że ten świat naprawdę przyspieszył, mimo że jest pandemia, więc powinien zwolnić. Więc może, nie wiem, może to jest moje subiektywne jednak podejście do tego i spojrzenie. Jak to jest, Michał? Przyspieszamy czy nie przyspieszamy? Tak, przyspieszamy i... Ja mam wrażenie, często też o tym z ludźmi rozmawiam jakby w konfesjonale, że ten świat jest bardzo głośny i mega wielkie tempo, nie? Jest w świecie. I my w tym wszystkim, nie? Musimy się jakoś poruszać. I to co mówisz, jest jakąś racją. Ja ostatnio byłem w domu rodzinnym i moja bratanica Stasia, okazuje się, kilka godzin dziennie musi spędzać przed kompem, tak, nie? Tak. Bo lekcje online. Tak, tak. I wiesz, od 8 do 14, a czasem jakieś dodatkowe rzeczy, 15, 16, 17, nie? No i to jest jakiś dramat też, nie? Ale myślę sobie też, bo się z tymi tematami też konfrontuję od dłuższego czasu jako ksiądz. W ogóle zawsze w moim życiu było mega dużo też spraw, nie? Aktywności, nie? Zaangażowania. Ja od liceum bardzo w takim intensywnym trybie żyłem, bo liceum w Olsztynie, szkoła muzyczna drugiego stopnia w Poznaniu, potem Politechnika i szkoła muzyczna drugiego stopnia, a teraz jak jest taka praca w dużej, intensywnej parafii miejskiej w Poznaniu na przykład, to jest non-stop jakieś aktywności też. I myślę, że to jest... No bo to wasze duszpasterstwo też jest takie konkretne, nie? W sensie to widać, tak, że hula i działa i super i się wszyscy cieszą. A są momenty takiego przegrzania, takiego zużycia. Właśnie o tym mówię. Wypalenia wręcz. Tak. Ja w tym roku powiedziałem koniec. I mam wrażenie, że Pan mnie wyhamował dwukrotnie w tym roku. Po pierwsze to jest ta moja operacja biodra. Tak. Ja musiałem się po prostu zatrzymać, leżeć w łóżku miesiąc praktycznie. A drugi moment to był kwarantanna. Ja Ci powiem, że od sześciu lat, jak wszedłem w kwarantannę, ja nie przeżyłem takiej niedzieli, kiedy pospałem, zrobiłem sobie w spokoju śniadanie, potem je zjadłem, pomodliłem się, zadzwoniłem do znajomych. Naprawdę. Nie miałeś perspektywy, że za 5 minut musisz gdzieś iść, albo szybko trzeba to zjeść, bo coś tam, nie? Wiesz, to zostało wymuszone, tak, ale mega mnie to skłoniło do refleksji i ja teraz staram się na pewno szanować sobie taki dzień wolny, jaki ja mam, poniedziałek. I bardzo ludzi do tego zachęcam też, żeby jak nadchodzi weekend, sobota, niedziela, żeby zadbać o siebie, żeby wieczory dobrze, spokojnie przeżywać, a nie bodźcować się tam milionem informacji, scrollowaniem i tak dalej. Nie, bo to wszystko ma wpływ, tak, nie? Wiesz co, do rozwiązań, jeżeli pozwolisz, to chciałbym się tutaj jeszcze zatrzymać i spróbować tą diagnozę trochę szerzej, może tak, wiesz, pociągnąć. A rozwiązania myślę, że konkretne byśmy może poszukali jeszcze za chwilę.
czy przynajmniej jakieś ścieżki rozwiązań, bo nie sądzę, żebyśmy tutaj jako teraz, nie wiem, wujek Michał i wujek Grzegorz, dobra rada. Przynajmniej ja się tak nie czuję, ponieważ ja sam mam ogromny problem i widzę ten problem, który teraz mi się jeszcze uwydatnia przy okazji tego, wiesz, napięcia przedświątecznego i w szkole, i nie tylko. Zbiera się może teraz. Zbiera. Tak? Zbiera się. Zbierczyk zbiera. Ha, 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 ha. Czasami takie suchary na lekcjach walę, wiesz, i mówię... A wszyscy dzieciaki. A tak... nie, niektórzy się uśmiechają. A ja ostatnio byłem w domu rodzinnym, słuchaj, jakiś tam parę tygodni temu i Rakowski za mną pojechał i on opowiada jakieś żarty i naprzeciwko niego siedzi moja bratanica Ula, mała Ula kilkuletnia. Tak. I on coś tam powiedział i my się śmiejemy przez Ula, taka poważna. To nie jest śmieszne. I na głos do mnie mówi, a co było w tym śmiesznego? Świetne, świetne, super, ekstra. Dobrze. To była dygresja, wracamy, nie? Czyli jeszcze ta diagnoza troszeczkę. Bo wiesz co, ja też mam takie doświadczenie jak ty, że trochę w ogóle ten pierwszy lockdown mnie zatrzymał wtedy w marcu, nie? W ogóle pamiętam, że też przegrzane było wszystko. Za chwilę rekolekcje, tu coś, a tu jeszcze w Arce rekolekcje. To był wielki post. Tak, to był wielki post, tak, nie? Tak. Ja tam jeszcze jakieś przygotowuję sprawdziany i w ogóle taka była sytuacja. Wtedy jeszcze robiłem to sprawdziany na geografię i słuchaj, aż mi się, teraz chcę mi się z tego śmiać, ale wtedy to było takie aż kuriozalne, nie? Bo siedzę w pokoju nauczycielskim, wiem, że jutro się zaczynają rekolekcje, więc muszę się przygotować, ale też muszę przygotować komuś sprawdziane, żeby oni tam robili. Tu jeszcze coś, tu jeszcze tam, nie? Tam te, wiesz, procesy myślowe otwarte i wchodzi ktoś do pokoju nauczycielskiego i mówi, Grzegorz, chyba jutro nie idziemy do szkoły. Ja mówię, co? I robię dalej te sprawdziany, nie? Jak taka maszynka, wiesz? Ja mówię, no nie, jak zacząłem, to muszę skończyć, nie? Więc sprawdziany robiłem i siedziałem dalej, słuchaj, z szywaczem wszystkie wydrukowane tam. I co? I nic. Ta kubka leży tam do teraz chyba gdzieś, wiesz? Po prostu nieużytych w ogóle sprawdzianów, które musiałem jeszcze skończyć i tak naprawdę takim, wiesz, amoku, dobra, robimy, bo miałem proces myślowy, który trzeba zakończyć, nie? I z jednej strony sobie myślę, no kurczę, mówi się i to jest jakaś dobra zasada, że jak coś zaczynasz, to skończ, nie? Bądź konsekwentny i takie tam. Ale z drugiej strony mam wrażenie, że moja głowa zastawia czasami takie pułapki, że pewne procesy myślowe, które mam, które nie da się od razu zakończyć, ja na siłę chciałbym już, wiesz, no już droba zrobić i spokój, nie? Na przykład z tym teraz, co miałem w pracy. No ale efekt jest taki, że się nie da, nie? Że non-stop praktycznie włącza ci się taki chomik, co tam biega, nie? Ja mam wrażenie, że taki styl, taka kultura, nawet o tym mówiłeś w pewnym momencie kręcenia filmów, nie? Ciśniemy tak, się, tak, nie? Tak, tak, tak. Nie bądź słaby, nie, tak, tak, nie możesz się poddać. Wiesz, nakręcamy się, jak niektórzy się śmieją z takich, tak, z takich zachowań, tam gdzieś korpo zachowań, nie? Że się zbieramy rąk. Kim jesteś? Mogę ci wejść słowo? No. Bo wiesz, o czym pomyślałem? Że takie rzeczy też ja na przykład widzę gdzieniegdzie w jakichś filmikach ewangelizacyjnych. Tak, tak. Są takie czasami, nie? Tam muzyka taka motywacyjna, mhm. Nie? I tam później nie poddaj się, jesteś chrześcijaninem. Był taki kiedyś, ale mega dobre filmy, protestanci robią w Stanach, no. Pustynia serc, potem była taka tak, platforma tak, 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 tak. I oni tam fight. No właśnie, to mi się kojarzy. Chrześcijaństwo to nie plac zabaw, to ring, to taka arena, nie? I tam walcz, naparzanie, nie? I wiesz, raz sobie obejrzysz taki film, no dobra, spoko, nie? Tam trochę trzeba cisnąć. Ale możesz ci tu wejść na no na możesz panie, przegiąć to w drugą stronę, nie? Ja mam wrażenie, że wiesz, w ogóle u mnie często mam wrażenie problemem też takim życiowym, duchowym jest to, że trudno mi znaleźć ten złoty środek, nie? Że są, po prostu jest po bandzie lecisz i wydaje mi się, że to nie jest tylko u mnie, nie? Znaczy nie wiem jak wy macie, ale mam wrażenie, że w ogóle ten przekaz, który słyszysz w świecie, ale także czasami w kościele albo jakby wiesz, takich no, duchowym przekazie, że właśnie on jest taki, wiesz, albo jedna skrajność, albo druga skrajność, nie? Tak, tak, i tak, tak po bandzie. Mam wrażenie, że Jezus uczy środka, nie? Takiej drogi środka. Wydaje mi się, że Jezus uczy takiej drogi różnorodności. Znaczy, też takiej, wiesz, mądrości rozeznania. Znowu może papież Franciszek. Tak. Czyli czasami te metody walcz są potrzebne. Tak, tak. Nie? No bo ich jest też dużo kogoś, w Nowym Testamencie. Dokładnie. Trzeba o kogoś, o coś zawalczyć, nie poddać się. Tak. Przychodzili do niego chorzy, no to był padnięty, no ale ich uzdrawiał. Ale później szedł na pustynię, nie? Czyli być może rzecz nie polega na tym, żeby wiesz, przybrać jakąś główną, generalną filozofię typu ciśnij właśnie, nie? Albo nie poddawaj się jedynie taką filozofię na całe życie, od początku do końca, tylko żeby uczyć się tej mądrości, okej, teraz jest moment taki, że muszę się nie poddawać, nie? Znaczy nie mogę się poddawać, ale za chwilę tu jest taki moment, że muszę odpuścić, bo po prostu się nie da, nie? I mądrością będzie odpuścić, a nie
ciśniemy, bo wtedy wiesz, głową w mur, nie? Czyli mądrość, rozeznawanie. Tak. A może, wiesz, właśnie rozmowy, nie? I obiektywizowanie, to znaczy mi to bardzo pomaga czasem, że ktoś mi powie z zewnątrz, ej człowieku, wiesz, wyhamuj, nie? Co ty w ogóle wyprawiasz, nie? Po co to, nie? Tak, właśnie po co to robisz, nie? I po co to robisz? Przypomniałem się, a dobra, nie ważne. No dobra, nie. Tak, masz rację, ktoś z zewnątrz, nie? Przyjaciel, spowiednik, kierownik duchowy, nie? Tak. Kto jeszcze? Terapeuta. Ktoś to może obiektywizować. Ktoś, kto nas zna, kto jest blisko, nie boimy się też powiedzieć, powiedz mi coś o mnie, nie? Tak. Kiedy patrzysz, jak ja żyję, co robię, nie? Rodzice, rodzeństwo, nie? Franciszek, właśnie papież Franciszek ma taką fajną intencję, że on nas odsyła do mędrców, czyli do właśnie do starszych pokoleń, którzy mają pewne doświadczenie życia już, oni już to przeszli, oni, wiesz, pewne rzeczy właśnie potrafią na chłodno właśnie tak wypowiedzieć, nie? No właśnie, bo to tak chyba w ogóle trochę jest, że młodsi ludzie mają tendencję do większego spalania się, nie? Lecimy, tak. Tak, trzeba wykorzystać okazję, nie? Tu dalej robimy, nie? Super, nie można przegapić żadnej szansy. A pewnie właśnie ktoś z mądrością życiową ci powie, no dobra, stary, ale po co, nie? Znaczy ja myślę, że my że są wzajemnie... jeszcze rzeczy ważniejsze w życiu, nie? Tak, tak. Ale masz rację, żeby wzajemnie to się uzupełniało. Z drugiej strony Franciszek mówi do starych, mówi patrzcie, co ludzie mają energię i skorzystajcie z tej energii, nie? Że właśnie trzeba szukać tego jakby powiązania wzajemnego środka. Tak, nie? Tak. Że coś sobie dajemy nawzajem, nie? Jak papież mówi, ten wstań z kanapy. Nie? No rzucaj, do młodych tak mówi. Nie rzucaj ręcznika przed walką, przed, nie? Fight! No. Papież, wiesz, a były fight. Takie memy, były tak. No zobacz, nie? A z drugiej strony mówi... Rozeznawajcie. Tak, korzystajcie z mądrości starszych pokoleń, nie? Także... Ja uważam, że niezależnie od wieku, my naprawdę możemy się wypalić, nie? Ja doświadczyłem takich momentów wypalenia, które potem kosztowały mnie ileś tygodni lub miesięcy odbudowywania się żmudnego, nie? Miałem takie momenty, zwłaszcza wiesz, tak w życiu księdza, to są takie momenty przegrzania, ale najważniejszy, taki najmocniejszy jest po świętach wielkanocnych. Kiedy już sporo roku minęło, minął wielki post, bardzo intensywny czas, nabożeństw, rekolekcji, zmagań się, potem triduum, ogromne kolejki do spowiedzi, naprawdę ogrom. I potem jeszcze trochę tego czasu okresu wielkanocnego, jeszcze jakaś majówka po drodze. Już się pogubiłem. Nie? I po prostu naprawdę symptomy wypalenia. Ja miałem kilka razy takie momenty, kiedy potem na oparach dociągałem do lipca, do wakacji i potem przez wakacje się odbudowywałem. Nie? A miałeś tak, że na przykład, nie wiem, przychodzi właśnie taki czas wolny i wtedy zaczynasz chorować? Bo ja tak miałem parę razy, wiesz. Trenie trzyma, nie? Tak. Zbliżają się ferie i wtedy i przeziębienie na przykład, nie? Jakieś takie poważne. Nie umiem tego powtórzyć. Masz rację, nie? Że tak, musimy uważać na takie wypalenia, ale teraz ja bym chciał jeszcze trochę więcej o tym w ogóle zjawisku. Ja bym mimo wszystko to nazwał pracoholizmu, aktywnościoholizmu, także, które może być obecne czasami w Kościele. Mhm. Wiesz, bo mam wrażenie, że część wspólnot może, to jest nie do końca moja myśl, dziękuję Asi za to też, co wczoraj powiedziała, Ale mam wrażenie, że jednak tak jest, że część wspólnot tak funkcjonuje, że jest parę osób, które naprawdę to ciągną, tak, nie? Tak. Spalają się na maksa, tak. Ale kończą się, nie? W sensie takim, że nie da się po roku czy po dwóch, po prostu już nie dają rady, przychodzi nowy i ten nowy się spala tak samo. Nie mamy tego systemu rozłożonej odpowiedzialności, nie mamy tego systemu jakby no tego, że nie wiem, mówimy no dobra, no najwyżej nie wyjdzie raz. I czasami jeszcze do tego dojdzie takie szkodliwe komentowanie w stylu no jak, nie? Dla Pana Jezusa? Tak, tak. Nie? Albo przecież no to się ofiarowujesz Jemu, to jest poświęcenie, nie? Tak. Które, no to tak, spalaj się dla tej miłości. Które On nie? wynagrodzi. I wiesz, no bajdurzenie takie, nie? Bajdurzenie, bo moim zdaniem, jeżeli coś nie jest zdrowe, to nie jest wola Boża. Koniec, kropka, nie? Tak. W sensie takim, na dłuższą metę, bo rozumiem, że czasami można się, wiesz, poświęcić, no tak, oczywiście, nie, ale na dłuższą metę, jeżeli po prostu się zaczynasz tam układać tą aktywnością i po prostu stan zdrowia ci się pogarsza, no to halo, no Bóg chce, żebym ja naprawdę leżał i kwiczał na ziemi tylko dlatego, że za dużo wziąłem na siebie? Bardzo fajna rzecz, myślę, chyba, że mówili w seminarium nam wychowawcy, mówili, no nie raz mówili, nie jesteś księdzem na 10 lat, nie? Jesteś księdzem na całe życie, nie? Masz być księdzem na całe życie. Ale z drugiej strony w Kościele też się mówi tak, jak jesteś w czymś dobry,
to jeszcze cię czymś obarczą, nie? Dokładają bo ci. Dasz radę, nie? No właśnie, I to jest to niebezpieczeństwo. A z drugiej strony chciałem powiedzieć o naszym doświadczeniu tutaj na Rocha, w duszpasterstwie akademickim, że duszpasterstwo jest podzielone na grupy duszpasterskie i na posługi, nie? Mhm. Grupy to takie bardziej duszpasterskie, modlitewne, KSM, diakonia modlitwy, ciupa, most, a posługi to schola, to marketing, to służba liturgiczna, nie? I każda grupa ma swojego lidera, mhm. nie? Wszystko jeszcze spina sekretarz duszpasterstwa, no i ja jako duszpasterz, nie? I my, właśnie to, co powiedziałeś, te ciężary prowadzenia są rozłożone. Mhm. My bardzo przestrzegamy zasady odciążenia i delegowania odpowiedzialności. Jeśli ty to jest za dużo, delegujesz, znajdujesz tak. Komunikujemy sobie o tym. I wiesz, od 2 lat żmudnie to budujemy, ponieważ mnie bardzo uderzyło kiedyś takie, wiesz, takie świadectwo dziewczyny, która przyszła z pewnego tam duszpasterstwa w Poznaniu, po duszpasterstwie akademickim, ona mówi: Księdza, ja się czuję wykorzystana, że ja tylko coś tam robiłam. Dawałam, tak, dawałam, praca, jakieś aktywności. I ona mówi, ja pamiętam, jak ona mi to powiedziała, nie? Ja zawsze tutaj mówię naszym liderom i mówię, słuchajcie, nie chcę do tego doprowadzić, nie? Że ja chcę, żebyście się przede wszystkim rozwijał duchowo, żebyśmy zrobili jakieś pewne dzieło, ale też je rozeznawali, ale jeśli czuję, że to za dużo, powiedz to, nie? Będziemy szukać rozwiązań, nie? Wiesz, o czym myślę? Że to, co mówisz teraz na przykładzie duszpasterstwa, myślę, że można przełożyć na wiele przestrzeni życiowych. Praca, rodzina też w jakimś sensie, nie? Tak. Czyli, że ja jednak mam prawo powiedzieć, myślę, że nie wpuszczamy teraz taniej psychologii, ale jednak coś podstawowego, że mam prawo powiedzieć, no nie, no ja już czuję, że za dużo daję, a za mało dostaję, nie? Tak. Że jednak, tak, uczymy się kochać, uczymy się dawać, nie? Ta miłość polega na dawaniu. Ale jeżeli to dawanie polega na takim właśnie już przekraczaniu ciągłym tych granic w takich kategoriach, że jednak czuję jakiś rodzaj, że coś jest przechylone za bardzo, nie? Na dłuższą metę, może na chwilę tak się czasami po prostu w życiu zdarza, nie? Ale na dłuższą metę, jeżeli tak jest, to znaczy, że trzeba gdzieś powiedzieć stop, nie? Prawdopodobnie. Albo może nie stop, ale komunikować, nie no chyba stop, tylko że przez komunikację swoich potrzeb, nie? Że mogę powiedzieć, ja, właśnie to, co ta dziewczyna powiedziała, ja czuję się wykorzystana, nie? I wtedy możesz to usłyszeć w ogóle, nie? Ta druga strona może to usłyszeć, jeżeli chce oczywiście. Bo jeżeli nie ma tego systemu, o którym mówisz, to nam się robi takie w negatywnym sensie korpo w kościele także, nie? A może nawet w rodzinach czasami, nie? Że ktoś przyjmuje taką rolę, że będzie ciągnął za wszystkich na przykład, nie? To tak trochę pachnie takim współuzależnieniem, mam wrażenie wtedy, wiesz? My tutaj na Rocha uczymy się trochę, wiesz, korzystać właśnie z tych zasad takich korporacyjnych, zarządzania nawet projektami. Nas uczy w takim dobrym sensie, ale nie? W dobrym sensie. On nam pokazuje, jak to ma nam pomóc w funkcjonowaniu, jak najlepszym funkcjonowaniu jako grupa ludzi, jako duszpasterstwo. Organizacja też, tak, nie? Tak. I wiesz, on z kolei, który pracuje właśnie w ogromnej firmie, zarządzanie i zajmuje się zarządzaniem projektami, on mówi, ja tak samo działam w małżeństwie, w rodzinie i w domu rodzinnym, nie? Super. I on mówi, mamy, te kwestie dotykają planowania, zarządzania finansami i tak dalej, nie? Zarządzania wolnym czasem, nie? Oczywiście tutaj tak. Brzmi bardzo technicznie, ale on mówi po prostu, to są niesamowite narzędzia, nie? Ja uważam, że ten model, który my tu żmudnie jakby próbujemy budować, można przenosić na poziom parafialny, na poziom diecezjalny, nie? Mhm. Czyli właśnie budowanie odpowiedzialności, budowanie pewnej wizji, nie? A w tym przede wszystkim człowiek, nie? Człowiek, który ma być z Panem Bogiem, nie? Że to chodzi o zadanie, nie? Nie chodzi o to, że o liczby jakieś, które mamy osiągnąć w kościele na przykład, czy gdziekolwiek, nie? Chodzi o człowieka. I wiesz, podoba mi się to, że czasami, moim zdaniem to wymaga odwagi, ktoś na przykład przychodzi i mówi, wiesz co, podjąłem się tego, ale tak naprawdę, na przykład jakieś zadania czy projektu, ale tak naprawdę teraz, nie wiem, zastanawiając się nad tym głębiej, widzę, że jednak nie, no po prostu nie jestem w stanie sam. Albo mi pomóż, nie, albo nie wiem, poszukałem jakiegoś innego rozwiązania, bo po prostu no, muszę to odpuścić. I wbrew pozorom to wymaga odwagi. To nie jest tylko, że wtedy ojej, ktoś nie dał rady, bo się poddał, nie? Powiem ci, że przechodziłem przez coś takiego, kiedy miałem ogrom rzeczy jeszcze 2 lata temu, bo parafia, duszpasterstwo akademickie, działania decyzjalne i szkoła w takim wymiarze etatu. I tam właśnie wtedy, wiesz, podjąłem decyzję, że trzeba coś zmienić, trzeba coś zmniejszyć, bo ja się zajadę po prostu. No tak. I wiesz, i doszło do bardzo takich jakby dla mnie trudnych rozmów, bo musiałem iść do dyrektora mojej szkoły i powiedzieć, panie dyrektor,
no ja nie będę dłużej pracować, nie? Ja od września już nie wrócę, ja nie jestem w stanie tego wszystkiego połączyć, nie? Mm. I wiesz, i to była taka niesamowita, niesamowicie dobra rozmowa. Ona, ja się bardzo bałem tej rozmowy i wiesz, co było najlepsze, że ona powiedziała: Michał, ja cię rozumiem. No tak. Wiesz, ja może teraz się trochę tak, nie wiem, pochwalę, ale ja byłem dla niej dobrym pracownikiem. Tak, tak, tak. Bardzo tak. Nam się dobrze też współpracowało. Ona powiedziała: Michał, ja cię rozumiem. Mój syn ma tak samo, nie? I ona mówi: idzie, rób tam dobrze to, co uważasz za priorytety, nie? Potem rozmowa z biskupem i to samo. I on mówi: Michał, dał mi wolne światło, zielone światło. Super, super. I doszło, wiesz, w ogóle to było takie dla mnie doświadczenie rozmawiania jakby na równi z biskupem, mówienia o swoich potrzebach. Nie? To jest trochę trudach. To, o czym mówiliśmy wcześniej, komunikacja w kościele, tak, nie? Tak, czyli tak, jednak jest możliwa. Tak, tak. I potem komunikacja z dyrektorką. Nie? Tylko właśnie, żeby to zaistniało, ty musiałeś zebrać się na odwagę i powiedzieć to, nie? Zakomunikować, jak jest tak naprawdę, nie? Ja miałem trochę podobną sytuację ostatnio, wiesz, że miałem bardzo ciekawą propozycję pracy. Bardzo, taką, której kiedyś tam marzyłem, nie? Ale wiedziałem, że tego nie da się teraz pogodzić. Musiałbym zrezygnować z czegoś innego. To byłoby takie w połowie roku. Wiesz, tak naprawdę zacząłem słuchać siebie. Tak. Bo część mnie, takie pierwsze, wiesz, to było takie, wow, biorę to, nie? Ale dałem sobie tam, nie wiem, dzień, przespałem się z tym. Tak. I wiesz, zacząłem słuchać tego, co mi mówi coś tam środek. Ja myślę, że to też ciało w ogóle sygnalizuje to jakoś, nie? Intuicja, jakkolwiek to nazwiesz. I tak naprawdę wiedziałem bardzo szybko, no że nie. Pamiętasz? No po prostu nie w tym momencie, nie? Zasadę? W emocjach nie podejmujemy decyzji. Tak, nie? Tak, tak. Czyli tak. Bardzo fajna zasada w ogóle. W emocjach, czy w kryzysie, w pewnej burzy nie podejmuje się decyzji. Przeczekać to, przejść i kiedy trochę kurz opadnie... Wtedy widzisz jaśniej, nie? Tak, i wtedy dopiero podjąć decyzję, nie? Tak. Jeszcze chciałem coś, może już tak lądując trochę. Przypomniało mi się takie zdanie, wiesz, dzisiaj. Pewnie je słyszałeś kiedyś. Pewnie część z was też, ale pomyślałem sobie, że ono tutaj pasuje. Niektórzy mówią, że diabeł kusi na różne sposoby, nie? Zły kusi na różne sposoby, ale czasami kusi tak wprost, że cię kusi po prostu do zła, nie? Żeby zrobić coś złego. Ale czasami może cię kusić, jeżeli nie tą stroną, to robi inaczej i cię wtedy zaczyna kusić do tego, żebyś robił za dużo dobra. Za dużo dobrych rzeczy. Za dużo dobrych, różnych rzeczy, nie? W takim znaczeniu, że się właśnie rozczłonkowujesz, nie? Tak. I ja to widzę po sobie czasami, że zamiast być jakby w pełni tu i teraz, być przy sobie, przy drugim człowieku wtedy, kiedy się z nim spotykam, to tam już część mózgu myśli, a tu i to jeszcze zrobimy ten projekt, czy a tak, jednak inaczej, a co później, a jak wcześniej. Jest zmęczenie i to w ogóle wszystko pada. Nie? Ja też czuję, że dzisiaj jadę w jakiś sposób właśnie trochę bez weny, dlatego, że jest to zmęczenie. Nie? Tak. I to są, dla mnie, powiem ci szczerze, to są takie pytania naprawdę na rachunek sumienia, bardzo konkretne. Nie? W ogóle uważam, że naprawdę z tym pracoholizmem w naszym społeczeństwie powinniśmy coś robić. Nie? Może to uświadomić wynika, sobie. Może to też wynika, wiesz, z tego, że po pierwsze świat taki trend włączył, a po drugie my w Polsce my cały czas chcemy nadrabiać. A tak, tak, tak. Biegniemy tak. Za Europą Zachodnią. Tak, tak. Musimy szybko, się szybko dorobić, tak, nie? Tak, tak, tak. No dobra, ale jakim kosztem, nie? Kosztem po prostu zdrowia, relacji, nie? Duchowych spraw, nie? Tak. I może uważać po prostu, nie? Wiesz, pomyślałem też o tym. Mogę jeszcze jedną? No dawaj. Pan Jezus mówi, co z tego, że cały świat zyskasz, jak szkodę na swojej duszy poniesiesz. No to właśnie, to jest chyba mega, to. Nie? Że ja będę wypalony, ja będę zmęczony, smutny. Nie? Co z tego, że będziesz miał, wiesz, pełen portfel i tak dalej, a relacje poniszczone, brak relacji, zmęczenie, smutek i zużycie takie, nie? Że ja mam taką refleksję, że tak naprawdę z takiego aktywnościoholizmu, nazwijmy to, potrzebuje się nawracać. Nie? Znaczy zdrowieć. Zmiana myślenia. Tak, czyli zmiana myślenia. Zdrowieć, ale też nawracać. I to też znaczy stawiać granice innym i sobie. Tak. Sobie też stawiać granice. To nie jest takie proste, nie? Wiesz, ja dzisiaj taki mądral trochę jestem, nie? Ale ja widzę, że te ostatnie dwa lata... Powiem wam teraz prawdę. Powinniście robić tak i tak. A jak nie zrobicie... Nie słuchajcie tu Świeckiego. On się nie zna. Ja wam powiem. Dobrze. Stop. Nie, chodzi o to, że... Ale te ostatnie dwa lata to były bardzo trudne lata przedzierania się, rozeznawania, podejmowania trudnych decyzji, wiesz, wołania, wiesz, takie, czasem to jest takie skumlenie? Skumlenie? Tak. Jest takie słowo? O odwagę, nie? A, okej. Okay. Panie Boże, jak ja przejdę tę rozmowę? No przecież, ale potem się okazuje, że, wiesz, w pierwszym zdaniu pani dyrektor mi powiedziała: Michał, ja cię rozumiem. No i wszystko, nie? No i mega. Puszczam. Tak, 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 tak. Wiem, o czym mówisz.
Chciałbym, żebyśmy kiedyś też zrobili odcinek o medytacji. Myślę, że to jest też trochę odpowiedź na to, o czym dzisiaj mówimy. Już nie ma czasu, nie będziemy wchodzić w kolejny temat, w kolejny wątek, ale ja też bym chciał się trochę podzielić, wiesz, taką swoją próbą szukania tej drogi. To co prawda jestem cały czas na początku, mimo że to jest, robię to już powiedzmy od niecałych 2 lat, ale cały czas się czuję tak naprawdę na samiuteńkim początku, ale uważam, że to jest jakieś rozwiązanie dla mnie i być może dla was też, być może dla dzisiejszego świata w ogóle. Okazuje się, że to są rzeczy, które dawno, dawno temu już były odkryte w chrześcijaństwie. Także, nie? Że nie musimy sięgać po jakieś nowe, wymyślone rzeczy. Tylko, że to będzie inny wątek, inny temat. Słuchaj, pewnie nie nagramy już nic przed świętami, nie? A ja myślę, że coś nagramy. Dobra, to w takim razie nie składamy życzeń, a gdybyśmy jednak nie nagrali, to przepraszamy i wszystkiego dobrego. Życzeń nie będzie. Nie, ale to niech trochę nas pomobilizuje to. Tak? Że warto tam... Czyli jednak cisnąć? Ciśniemy. Nie wiem jak ty, ale ja tam przed samymi świętami coś faktycznie moglibyśmy się spotkać jeszcze. No. Dobra. Pozdrawiamy. Z Panem Bogiem. Z Bogiem.